Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Ja już losuję auto. O, Maruder, bardzo fajny samochodzik. Nasza ranga to Champion 2 Dywizja 4, więc powoli lecimy do przodu, powoli do końca serii. Dobra, w naszym teamie Francik, który ma aktualnie diamenta trójkę, ale spróbujemy mimo to tutaj wygrać spotkanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tle Championów, no Championów 2, Championów 3. Nawet nie mam pojęcia, jaką rangę mają teraz przeciwnicy, ale zapewne jedną z tych, przynajmniej wyższy. Dobra, ładny bloczek. Francik już leci na kontrę. W ogóle, o, Dingo grzemek używa. Ale koksuwa. I Hovel zostawił suba, nie no. Co? Jaki Lemon sprezentował kolejnego suba, aż tracimy bramę. Ale Lemon, co dzisiaj to wyrabia? Kolejny odcinek i kolejny sub od Lemona. No, tutaj pewnie Hovel będzie podekscytowany, że dostał subika z Afriko. Dobra, zagramy na lewo do Francika. Francik, o kurde. Kopnijmy sobie od tej ścianki, to może zadziałać. Czy zadziała? Ale dobry save, ja jeszcze to wybiłem, ale i tak nie było Francika przy nas, więc w sumie aż takie wybicie to nie było. Ale nie podoba mi się to, że przeciwnicy tak cisną. Nie podoba mi się, że się muzyczka skończyła i znowu je muszę odpalić. Zawsze zapominam zresetować przed odcinkiem. Ale zaraz zresetuję. Okej, okay. Wyskoczymy, żeby bić szybko. Francik to od razu uderzy do boku. No tak, w sumie to było bardziej podanie do przeciwnika niż... No po prostu było to podanie do przeciwnika. Tym razem podanie do teammate'a, który nie potrafi strzelić w bramkę. Jest bałwanem. Dobra, Francik to znowu wybija. Zobaczymy, o kurde. Ci nie trafili na szczęście. Ja sobie wywalę piłę, zbiorę przyspieszenie. I 3-2-0. Ale się przestraszyłem, że on tak szybko wyskakuje. On szybko i równie niecelnie. Nie wierzę, co to było za przypadek. Francik kopnął biosa, który przez to wleciał we mnie. Taki za pośrednictwem bumpy. Dobra, zniszczymy go. O nie, próba ataku, to się nie skończy dobrze. Dokładnie. To się nie skończy dobrze. Ja nie jestem fanem latania na... w tych rangach. Tutaj znowu trochę podbrana piłka. Francik znowu trochę oddaje piłkę przeciwnikowi. No nie jestem fanem takiego chase'owania. Zagramy sobie za plecki. Prosto do Francika, który jakimś cudem tam się właśnie znajduje. Znowu wyskoczenie, no nie, chyba widzimy diamenta trójkę w akcji, tak na tle Championów. Czym się różni? To właśnie tymi takimi błędami. Co chwilę ja tutaj strzelę gola, na szybkości zrestartuję muzykę. Okej, dobra, macie muzyczkę, nie będzie już ciszy. Nie będzie już ciszy. Na nowo, no ale dobra, podsumowując, Francik, co go właściwie odróżnia, dlaczego prawdopodobnie nie ma tego czempiona? No to te takie wyloty. Te takie wyloty, które są bez sensu, oddają piłkę, no i wywalają się, że właściwie jego teammate musi grać sam na dwóch. Zapewne to są jego największe takie wady. I znowu to samo się coś czuje. Dobra, tym razem nie wyleciał, także spoko. No i od razu to zaskutkowało prawie bramką. Nie wyleciał i prawie dzięki temu padła bramka, przynajmniej nie było dużych szans na kontrę. Tak jak ja teraz zrobiłem wywalając się. Francik nie dał rady obronić, ale tutaj mój błąd. Ja się wywaliłem. To potężnie. Potężnie się wywaliłem. No ale już nadciągamy. Strzelimy kolejne bramy. On do tego wyskakuje i strzela! Nie spodziewałem się, że on trafi w piłkę przede wszystkim, albo że zrobi to w ogóle w miarę szybki poskok, bo do tej pory... Bo do tej pory ludzie tak wolno skakali, że spokojnie mogłem to naprawić. No dobra, chyba będzie musiał jakiś mniejszy tryhard polecieć. Dobra, czuję kolejną wrzutkę. Dobra. Nie wiem, jak to traktować. Polećmy sobie po to. Kopnę piłę. Francik niestety dał się zblokować przeciwnikowi, który nie trafia w bramkę, ale jakby trafił, to już by była lipa. Już by była straszna lipa. Okej. Wywalmy to.
Walmy co? Ja to sobie przebiję w sufit. Ale chyba będzie musiał zaraz spocony Edek wkroczyć do akcji, bo... No jeszcze ten mecz będzie przegrany. Także chyba nielegalnie będę musiał tryhardować na Paxa. No to jest... To taka różnica właśnie, co sobie rozmawialiśmy. Okej, okay. Zagram za jego plecy. Nie mam boosta, ale fejkuję, że mam. Francik w sumie jest w randomowym miejscu, ja tam nie mogę, nie mam jak podać. No i to jest takie ustawienie, że nie asekuruję nic i w sumie też nie mogę go wykorzystać. Nie starajcie się nie ustawiać przed swoim teammate'em, bo to jest naprawdę słabe miejsce. Tak w skrócie. Okej, okay, samobój? Czy będzie dobitka? Francik ciśnie. Nie, nie ciśnie. Kurde, szkoda. Może my pociśniemy zaraz. Może my zaraz pociśniemy. Okej. Okay. Dobra. Już chyba przegrany mecz będzie. Okej, okay, dobra. Przegrany meczek będzie. No i to w sumie moja wina, bo... Za duży rozstrzał rangi. No i przegrana, niestety. Dobra, kolejne spotkanie. Ja tutaj na start pozdrowię Arot7 oraz jego rodzinę. I Fenka. Także takie rodzinne pozdrowienia. Gramy na plaży z Lemonem. Tak, tym słynnym Lemonem. Okazało się, że ma czempiona przy okazji. Nie wiem, po co tak skoczyłem, ale jakoś myślałem, że to szybciej się kopnie. Oni... Nie przeczuwam, żeby zrobili coś dobrego z tej akcji. Chyba, że obicie cornera jest czymś dobrym. Tutaj. Mamy czas, niech sobie, niech się wyleją. Nie będę jakoś ich rushował natarczywie. Lemon ładnie leci z akcją. I... Takie dośrodkowanie w sumie. Jak zbiorę to przyspieszenie, to powinno być dobrze. Zostawmy piłkę, dobra, Lemon się trochę wycofał mocno. Tak, tutaj ustawimy się i ja to po to polecę. Niech stracę. Albo nie, nie będę strzelał. Totalnie planowane jest to, że nie strzeliłem. Żeby nie, że za smurfa mnie nie uznali. Cyk, demo. Cyk, przez smoka przyjeżdżam. Z niespodziewania? Z nienacka. Dobra. Okej. I dobry fliczek. Prawie się dał sfejkować. To był chyba ten słynny hospital flick. Tak mi się przynajmniej wydaje po tym, że nie wyszedł. O którym często ludzie pisali na czacie. Okej. Okay. Ja sobie zagram piłkę do boczku. Tutaj uderzenie niestety w poprzeczkę, ale w sumie i tak nie powinienem takich bramek strzelać, więc nawet może i dobrze, że nie weszło. Zostali postraszeni. I Sunny zostanie chyba zniszczony za chwilę, bo widzę, że nie jest zbyt uważny. Ale nie, no ładnie, szybko wykopał. Szybko wykopał. Oj, udało się to jakoś przepchać. Przydałoby się przyspieszenie. Lemon wykopuje piłę. Czy będzie wrzutka? Nie. Dobra, tego zasadzimy strzała. Zbierzmy mu przyspieszenie, żeby nie miał. Lemon już leci, to ja się będę cofał, bo tam z narożnika nie ma co atakować. I tutaj... Zniszczmy jednego rywala, przynajmniej będzie jeden mniej. A ten atakuje właściwie w kierunku ściany, to już nie będzie większego zagrożenia. Ale pozdrowienia dla Arek Gaming 99. Albo Gaming, bo chyba literówka była. No, pozdrowienia dla Arek Gaming 99. A, polecę sobie tak. Tak sprawnie. Niech będzie. Lemon chce wyjechać, chyba tego zostawimy, bo ja w sumie nie mam interesu, żeby tam lecieć. Taki taczyk w sumie przeciętny. A, to nie znaczy, że zły. Ustawiłem się od razu na podanie, bo miał duży potencjał na mocny pasik z pierwszej piłki. I w sumie nam podał, trochę to nie zadziałało, ale było git. I od razu pozdrowienia dla Fury2137. No to jest skaczemy. Lemon niestety nie dał rady zaasekurować, ale to... Powiedzmy, że dobry strzał przeciwnika. No mówię, taki strzał w okienko jest trudny do obrony, bo przydaje się zawsze asekuracja. Lemon tam chyba pojechał po boosta i przez to nie był na czas, ale... No cóż, teraz pojedzie po piłkę. Nie było grane, muszę się skupić. Dobra, w sumie też się muszę... Dobra, chyba poleci tryhard, bo poprzedni meczek teraz sobie przypomniałem, że przegraliśmy.
Tego nie chcemy, żeby ta seria trwała 33 lata. Dlatego zaraz polecimy na pełnej. To wcale nie przez to, że nas będą dalej bumpowali. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie jechałem po tego boosta, jakbym to lepiej uderzył, to byłby gol. No i tak nie było tragedii. Dobra. Lemon ładnie to zaatakował. Jeszcze może taczyk? Niestety nie dało rady. Ja sobie przyjmę piłę. O! Kopniemy. Wywali się, zdemujemy go. Nie wywali się, ani go nie zdemujemy. Moje obliczenia to są na to, że ludzie będą jechali na pełnej prędkości, a tak w sumie nie jadą i to tak mnie myli. Dziwnie to może brzmieć. Dobra, Lemon sobie wybija piłę. Ja kopnę na zasadzie, jakby on challenge'owo, żeby było bezpieczniej. Lemon ma tutaj... Dobra, ma okazję. Wiecie co, poczekamy. Oni sami dorzucili piłkę do Lemona. Niestety wybili też. I dostaliśmy bumpa, no nie. Ale dobra, Lemon tutaj dalej kontroluje piłkę. Dobra, serio, leci tryhard, strzela jakąś bramę nielegalną. My musimy to wygrać. Okej. Okej. Dobra, przepraszam widzowie, że zrobiłem bardziej zaawansowanego Ariala, ale... Nie chcę już przegrywać meczów. Nie mogę już przegrywać gierek, bo jakoś... Bo jakoś już teraz chwilowo przestało iść. Ale myślę, że zaraz to zrekompensujemy jakimś podstawowym strzałem. Mam dobre wznowienie. Ja sobie kopnę, teraz poczekam, żeby ta piłka opadła. I nie trafiał pena, ale to taka pokuta, wiecie. Trzeba odpokutować tamtą bramkę. Teraz tak bardzo nie potrzebujemy, to stwierdziłem, że nie strzelę. Tak dobrze, że to nie leci w bramę, bo to by się tragicznie zakończyło. I wiecie co, może jednak walić pokutę, strzelamy! Strzelamy, żeby nie było dogrywki, bo to by się zakończyło jeszcze tragicznie. To by się mogło źle zakończyć. Trzeba wygrywać gierki. No i dobra, kolejne spotkanie. Prefik w naszym teamie, który ma nawet titla za Grand Championa. I gra chyba z tego, co mi pisał, na jedno oko aktualnie. Bo coś mu się tam stało, więc może być różnie. Ja sobie... strzelę, nie powinienem tego latać, ale jakoś się zamyśliłem na chwilę. Dobra, to za to leci karma i tracimy bramę. Albo nie tracimy, bo openy są zbyt skomplikowane na ten moment. Dobra. Z 50, słabe to strasznie zrobiłem, zostawmy piłkę Prefikowi. A jeszcze pozdrowienia. Jeszcze pozdrowienie dla Tuniego od Tuniego, także... Jak widzimy, tutaj zawodnik bardzo lubi się pozdrawiać. Double coming ze strony przeciwnej. Prefik nie ma przyspieszenia, ale... Kurde, zdążyli to obronić. Mogą pojechać na bumpa. Skupiłem się na tym, żeby potencjalnie ukraść bramę i nie wyszło. No ale okej. Zbiorę przyspieszenie, ten sobie leci na jakiś aerial. Co raczej nie przyniesie powodzenia. A skoczmy na bumpika. Albo nie skoczmy, bo mnie tutaj lewy ludzie bronią. Najzwyczajniej w świecie. Ale za to strzelałem sobie... Musiał odpokutować i strzeli na swoją bramę. Prawie samobuja wodowa, bo tak się załamał tym, że... obronił niesłusznie mój strzał najwyraźniej. Co to się stało? Nie wiem, co to było. Dobra. Lecimy. Lecimy, zagramy sobie tak... nie w stronę, gdzie tamten jechał. Od nich z teamu, Prefik. Tak się ustawimy. Ale Prefik tutaj najpotężniejszy Nissan w wiosce doprowadza do tego, że idziemy na klawiaturę. Nie wiem, czy mi się... Co to jest? Taki boost ma dziwny dźwięk? Czy mi się coś zbugowało z dźwiękiem? No chyba to boost Prefika takie... Nie wiem w sumie, co to było, ale dziwnie to brzmiało. Dobra, mniejsza. Nie trafiłem w boosta. Dobra, koniec z garaniem na klawie. Przechodzimy z powrotem na pada. Nie trafiłem w przyspieszenie nawet. Kurde, jaki tuchet. Okej. Zagramy sobie też w drugą stronę niż tamten followował. W sensie właśnie nie followował, tylko jechał. Prefik tu na bezpiecznie sobie wyzwala pod sufit. Bardzo mocny touch. I... strzelmy po długim słupku, tak po prostu. Mogłem to strzelić... Ciężko by było strzelić w sumie pod poprzeczkę, więc... Może nie. Jakbyśmy przegrywali, to wtedy... Jak przegrywamy, to powiedzmy, że mam plus 10 do skilla. W tej serii.
Dobra. Tutaj przepchamy się, nie mam przyspieszenia, to się cofnę, żeby Prefik mógł zaatakować. Mający zasoby. Ja się za mocno cofnąłem trochę. Zrobiłem to, co wcześniej krytykowałem, ale to też... Dobra, zostawmy boosta Prefikowi. Może tutaj dał nam żółwika na zgodę, podziękował nam za boosta. No i w sumie wyszło dobrze. Okej, ten nie powinien z tego nic zrobić. Dobra. Wolę piłę. I strzelimy na 3 do 1, idziemy z powrotem na klawę, bo wcześniej tak strołowałem, że głupio się zrobiło. Trzeba popykać jeszcze na klawiaturze. No i co? Jedziemy. Okej. To jest taki też aerial bezużyteczny, tak zwany. Ładna akcja drużynowa się z tego zrobiła. Ale na razie nic złego się nie stało. Trochę skomitowali przeciwnicy. Ja nie, jak mogą to kopnąć w bramkę, ale i tak by on obronił. Natomiast przynajmniej bym musiał więcej się przyłożyć bardziej. Dobra, prawie zrobiłem half flipa. Bym musiał mieć zbindowany dodatkowy przycisk chyba na klawiaturze, żebym umiał zrobić, ale... Powiedzmy, że nie było źle. Się cofnę za Prefika w bramce, żeby asekurować, jakby go przebili. Ja znowu sobie tutaj postoję. Mamy czas. On to wybija, ale ja go zniszczę. Dzięki temu oni mają presję, że... No, w sumie taka wrzutka do Prefika? Dokładnie. Ale tutaj bardzo często jest ten sam schemat, że ludzie w zasadzie wrzucają piłkę pod własną bramkę. Nie wiem, z czego się to bierze. Zamiast po prostu zostawić w bezpiecznej strefie, robią dośrodkowanie na własną bramkę, jakby grali dla przeciwnika. Spróbuję jakoś, o, sobie przyjąć piłkę. W klawiaturze nie mam tego opanowanego, powiedzmy, natomiast jest to dosyć proste zagranie. Więc jako tako się udało. A te dźwięki czegoś mnie denerwują. Tracimy gola, ale dalej są dwie bramki przewagi, więc w sumie luzik. Tutaj Prefik chyba coś odwalił, ale... Nawet w sumie nie zwróciłem na to uwagi, nic się nie stało. Prefik ładnie z tyłu stoi. Może wykopię do nas piłę? Bumpujmy go! To był nasz jedyny cel, żeby go zbumpować. Chyba potencjalnie by mogła dzięki temu paść bramka. Ja to wywalę. Prefik tam jest, mam nadzieję, że nie będzie do tego skakał. Dobra, skoczył, ale wyszło w miarę git. W sumie to już jest Champion 3 praktycznie. Więc już ludzie mogą zacząć skakać do trudniejszych piłek. Jak, bo zakładając, że potrafią w nie trafić prawie za każdym razem. I to tak nie na zasadzie musnąć, tylko faktycznie sensownie kopnąć. A cofnę się do bramki, jakby on to kopnął celnie. Tak, to mam kontratak. W zasadzie mu strzała. Cofnę się za Prefika, który dobrze by było, jakby tam szybciej podjeżdżał. No tak to w sumie się zblokowaliśmy. Ale to też się znowu zadziałało. Dobra, podlecę. Nic to nie dało, absolutnie nic. To jest też to, musicie się rozglądać na kamerze. Ja tak nie wiem, że teraz jak gram na padzie. Co? Jak gram na klawiaturze. O, podwójny wyskok, żaden nie trafił. Jak gram na tej klawie, to się nie rozglądam praktycznie, bo po prostu... Ciężkie to jest, jak nie mam ogarniętego. Ale jak wymainujecie jakąś platformę, to... Na pewno się zaczniecie rozglądać, to wam mega pomoże. No i zwycięstwo. No i Prefik pozdrawia na zakończenie. No i dobra, tutaj powtarza się krecik MyG, ponieważ w sumie na czempionach już tak dużo chętnych nie ma do gry. Nie ma już aż tak dużo widzów. I co? Krecik w teamie. My mamy mecz prawdopodobnie o czempiona trójkę. Ja sobie pocisnę, jest to ostatni mecz w odcinku, tak jak wspomniałem. Mam nadzieję, że będzie wygrany. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj sobie spinczujemy. Krecik nadciąga. Też zauważyłem? Dobra. Oj, tutaj nam wybił piłę krecik. Ale też zauważyłem, że poza tym, że na przykład w takich sytuacjach trochę jest podbierana piłka przeciwnikom, to na przykład często są boosty tak podbierane. W sensie... Dobra, strzelmy Mastiego dla widzów. Ale w takich momentach na przykład, że jedzie teammate, wiadomo, że będzie potrzebował danego boosta, a drugi z drużyny, co akurat nawet nic nie robi aktualnie, jedzie w okolice teammate'a i mu zabiera wszystkie boosty około. No więc to jest też takie słabe. Starajcie się na to bardziej zwracać uwagę. Bezpośrednio wiadomo, że to nie poprawi waszej gry, ale na pewno poprawi grę waszej drużyny. Bo wasz teammate będzie miał częściej przyspieszenie, nawet jak ma słaby boost management. Dobra. Ja sobie kopnę w okienko i przechodzimy na padzika. Przechodzimy na padzika.
teraz będzie... Co? Na klawiaturę właśnie. Chyba, że na klawiaturze teraz grałem tak naprawdę. Dobra, krecik to ma. Ja sobie to ogarnę. Spróbuję zrobić... Dobra, nie zrobię koksira, bo... Nie znalazłem na szybko klawisza, który mi się obraca w powietrzu. Nie będę ściemywał, już było inaczej. Jego zniszczę, zrobimy przewagę. Zagramy sobie obok tego. Teraz jakakolwiek wrzutka. Dobra, nie zadziałała tym razem. Coś tam chyba poblokowało się. Okej, okay. Dobra, cofniemy się za krecika. Tak będzie najrozsądniej. Przeciwnik ładnie poleciał. Sprawia, że znowu przechodzimy na pada najzwyczajniej. Co tutaj się stało? Krecik na początku strasznie blisko do nas podjechał i przez to potem musiał się cofać, nie miał pozycji do challenge'owania przeciwnika. No i potem interwencja już była bardzo ciężka, jak lecieli w ten sposób. Więc to jest kwestia, nie musiałby robić trudnej interwencji, gdyby wcześniej tak nie wyjechał daleko. No to takie wyczucie. Dobra, krecik. Tam mija przeciwników. Ten używa nieskończonej wiele boosta. Ten sobie przyjmę resetikiem, żeby w razie czego jeszcze mogłem to zablokować. Krecik. Kurde, myślałem, że mi poda albo zostawi piłę, ale tak w sumie nie pykło. Ale strzelam na 3-1. Przeciwnik zupełnie tego nie przewidział. My sobie podaliśmy klepkę ze ścianą i 3-1, wracam na klawiaturę. Dobra. Boję się tam podjeżdżać, bo znowu krecik się zapuścił. O nie, jeszcze challenge od tyłu, który jest tak ryzykowny, że piłka została spinczowana. Od tyłu tak nie challenge'ujcie, bo ja miałem bardzo łatwą interwencję. Ładny strzał. Ja miałem bardzo łatwą interwencję, bo on nie miał piłki na dachu, tylko toczył ją przed sobą. Przez co wystarczyło, że ja bym do niej podjechał. No tak jak to spinchowałeś, to jakby to leciał w bramę, to by prawdopodobnie mnie zaskoczyło i bym tego nie obronił. Dobra, zróbmy boomera. Krecik tam się przydziera. Dalej nadciąga. Ja sobie kopnę od ściany. Wyleciałem trochę spóźniony. Cofam się na pełnej, zbierając jeszcze mini buściki. No tutaj zawrót. Ten zrobił mocnego flika, ale donikąd. W zasadzie też oddał piłkę. Mocne uderzenie. Ja sobie poczekam w defensywie. On znowu wyleciał. Nie zrobił żadnego zagrożenia. Wywalił się. Chciałem, prawie mi flik siadł na tej klawie, ale przeciwnik mnie challenge'ował. Ciężko się kontroluje piłkę. Musiałbym to poćwiczyć. Oła. O kurde, krecik szybko strasznie wyskoczył. W takich sytuacjach teraz akurat krecik fajnie trafi w powietrzu piłkę. No ale zużył dużo więcej boosta niż potrzebował. I naraził się, że faktycznie może nie trafić, bo zrobił dużo trudniejszą wersję. Mógł poczekać, aż już piłka trochę niżej spadnie. Będzie bliżej niego i dopiero wtedy podlecieć. Bo przeciwnik i tak nie wyskakiwał. O kurde, strzał słupek. Ale to wleciało, okej. Ale wracając, to akurat w tej sytuacji krecik trafi w piłkę, ale to było dużo bardziej ryzykowne. No i wygrywamy. Zobaczymy, czy się wbije czempion 3, czy nie. Nie mamy czempiona 3, także no, brakuje. Dobra, jeszcze na zakończenie statystyki. Ja tutaj przyjadę na sam dół. I co? Standardowo zapraszam do zostawienia lajka, suba, elo elo.